Surowsze kary dla piratów drogowych już przynoszą pierwsze efekty. Od nowego roku, czyli odkąd obowiązuje nowy taryfikator mandatów, liczba wykroczeń drogowych zmalała o prawie 30%. Wraz z początkiem nowego roku kary dla kierowców, między innymi za przekroczenie prędkości, znacząco wzrosły, mówi młodszy aspirant Szymon Czysz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Największy mandat za przekroczenie prędkości to była kwota 500 zł. Aktualnie za przekroczenie prędkości powyżej 71 km na godzinę taki kierowca może otrzymać mandat w kwocie aż 2,5 tysiąca złotych. Grzywny zaostrzono także w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach, wskazuje młodszy inspektor Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Małopolskiej Policji. Tu grozi mandat w wysokości 1500 zł. Podobnie karani są kierowcy, którzy w takim miejscu, czyli przed przejściem dla pieszych, wyprzedzają pojazd lub omijają pojazd, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Nie zwalnia to oczywiście pieszych z zachowania ostrożności przy przechodzeniu przez pasy. Surowsze kary czekają także kierowców, którzy będą ignorować zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Tu kary będą sięgać aż 2000 zł. Nowy, surowszy taryfikator mandatów ma zdyscyplinować wszystkich uczestników ruchu drogowego w celu poprawy naszego bezpieczeństwa. Te wysokie kary mają odstraszyć ich od popełniania takich najbardziej poważnych naruszeń drogowych albo takich naruszeń, które wywołują takie najpoważniejsze w skutkach zdarzenia. Przede wszystkim chodzi o wypadki śmiertelne. Pierwsze efekty zmian są już widoczne, ocenia policja. Wstępne dane w tej sprawie zaprezentował w Sejmie wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Opierając się na danych wstępnych do 24 stycznia 2022 roku, można zaobserwować spadek ujawnianych przez policjantów ruchu drogowego naruszeń w ruchu drogowym przy jednoczesnym zwiększeniu liczby czynności kontrolnych przeprowadzanych przez policjantów ruchu drogowego. Czyli mamy większą ilość kontroli, mniej zdarzeń. To jest jak najbardziej pozytywne zjawisko. O prawie 30% zmniejszyła się liczba wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych. Na drogach było o 10% mniej kolizji i o 5% mniej ofiar śmiertelnych wypadków. Rażących przekroczeń prędkości, to jest więcej niż o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, widzimy zmniejszenie o 55% w stosunku do adekwatnego, do porównywalnego okresu w zeszłym roku. Od wszystkich nas zależy, jak będzie wyglądało bezpieczeństwo na naszych drogach. Jeśli będziemy przestrzegać przepisów, z pewnością ono wzrośnie, a nowy taryfikator nikomu nie będzie straszny.